Mam na imię Kinga i kocham swoje imię. Urodziłam się 13 kwietnia 2004 roku. Podobno osoby urodzone pechowego 13 są szczęściarzami. U mnie się na przykład sprawdza. Mieszkam na wsi, zresztą wychowałam się tu całe życie. Tutaj ogólnie mała morda. Kocham moje dzieciństwo, miałam wspaniałe dzieciństwo. Moje ulubione lata to 2010 i 2012. Film i muzyka. Najlepsze rzeczy, jakie istnieją. Z tym, że tym pierwszym się zajmuję, a drugim się interesuję. Nie wymieniłabym wam tu raczej moich ulubionych filmów czy aktorów, ale ulubione gatunki muzyczne i wokalistów owszem. Wymarzony zawód? Reżyser dużo współpracujący z wokalistami. Nie. Ja mam jakieś rozdwojenie jaźni, bo raz jestem typowo brunetką, taki agent, konfident, sama sobie wszystko załatwię, a raz typowo blondyną i nagle nic nie umiem zrobić. W ogóle ja kocham blondynki i brunetki. Moje ulubione zwierzęta to psy i koty. Z tym, że do psów mam jakiś specjalny myk, bo wszystkie mnie kochają, lecą do mnie, oswajam w 5 minut, a koty to mnie tak raczej się nie lubią, tamten nie umiem tego oswajać. Raz jednego próbowałam, to mi moja siostra Nacia, która ma akurat dar do kotów, krzyczy, żebym się skradała. To ja się skradam, do tego kota skradam, skradam i tak z pół godziny się skradałam, a gdy prawie już do niego doszłam, to mi odszedł ten kot drugie tyle, żebym się drugie tyle do niego skradała. Ale i tak moją najgorszą traumą z kotami jest kiedy, gdy byłam mała, pociągnęłam za siano na wozie, a tu mi nagle z niego na ryj leci jakiś stary, rozścieczony kosur i ogólnie prawie nie umarłam. W każdym razie ja byłam zawsze ta psiara, moja siostra kociara. Wszystkie pościele, kubki, podkładki, inne klamoty mi kupywano z psem, a jest kot. A ogólnie to są moje zwierzaczki. Miguś, 2009 rocznik, obliczajcie sobie ile ma lat. Od dziecka chciałam tak nazwać psa. Miguś to takie spokojne stworzenie, które lubi gryźć patyki. Topik, 2013 rocznik. A ten to jest wściekły, akurat lubi aportować, ale ostatnio, odkąd przychodzi do nas kot przybłęda, odkrył swoją nową pasję, czyli gapienie się na tego kota. Renulka, 2016 rocznik. Jej tryb życia to spanie, jedzenie, picie z kranu i włóczenie się. Tutaj są jej ksywki, a tu piosenki i wierszyki, które dla niej układam. Gdyby kot miał trzy oczy, to by cię zaskoczył i by cię nie przeoczył takim raznym wzrok koci. Oskar, najstarszy nasz pies, który co prawda już od dawna nie żyje, ale chciałam go tu wspomnieć, bo to w końcu nadal nasz pies. Bardzo szybko mówię. Łatwiej mi się mówi szybko niż wolno. I mam też marną dykcję i wydaje mi się, że łatwiej mi się mówi po angielsku niż po polsku pomocy. I ogólnie nie posiadam totalnie zdolności aktorskich. I wkładam na nagraniach, zwłaszcza tych ważniejszych filmów, bo tutaj być może tego nie widać, bardzo dużo pracy, żeby mieć i dobry ton, i dobrą dykcję. A ja tu jestem dla reżyserstwa, nie dla aktorstwa, ale na razie aktorów nie mam. Co? Sama sobie muszę za nie robić. Co zrobisz? Mam charakter bardziej pochrzestny niż po rodzicach, ale tak ogólnie ja weszłam bardziej w tatę, a moja siostra w mamę. Kiedy bym się nie ważyła, kiedy bym sobie BMI nie liczyła, za każdym razem wychodzi mi skrajne niedożywienie. A jedyne co, to nie piję gazowanych, już chyba będzie czwarty rok, jakiegokolwiek fast fooda jem raz na ruski rok. Biegać lubię, ale jako tako regularny sport tego nie uprawiam, a na to czekoladę żrem codziennie. Mam mistrzowski wzrok, po tacie. Ale i tak planuję sobie kupić zerówki. I nigdy, w sumie nigdy nie miałam, więc jeszcze nie wiem jak będę wyglądać, bo podoba mi się styl dla sesji. Propos stylu. Kocham ramoneski, jokery i nie umiem funkcjonować bez długich pazurów. Ogólnie jeśli bym miała powymieniać moje style, to jest to confident, dla sesji, amerykańsko-highschoolowy, a nazwę sobie sama powymyślałam, no i jechać. Mój ulubiony kolor to czarny, a na drugim miejscu fioletowy, bo to był kiedyś mój ulubiony kolor. Moja ulubiona liczba to 4. A na drugim miejscu 3, bo to liczba LPS-ów. A zaś wrogą liczbą jest dla mnie 5 i na drugim miejscu 6. Kocham brokat. Moim ulubionym krajem obcym jest USA. Kocham miejsce, kocham kulturę, kocham filmy, kocham muzykę, kocham amerykańskich celebrytów i showbiznes. Moja inspira. Moim ulubionym żeńskim kształtem LPS-a jest spaniel, a ulubionym męskim kształtem LPS-a coli. Moimi ulubionymi LPS tuberkami są Susanna Ginger, The Pudding LPS, Pepsi LPS, The London LPS i Sophie GTV. Moimi ulubionymi gatunkami muzycznymi są pop i rap.
Moimi ulubionymi wokalistkami są Katy Perry, Kesha, Rihanna, Nicki Minaj i Ariana Grande. A tutaj ciekawe dane. Raczej nie słucham polskiej muzyki, tylko amerykańskiej, ale moimi ulubionymi polskimi wokalistkami są Ewelina Lisowska, Sylwia Grzeszczak, Ewa Farna i Jula. Owad, którego najbardziej się boję? Przysięgam, że nawet pająki nie robią na mnie tak dużego wrażenia jak ważki! Ważka to jest po prostu horror, to jest zjawa dla osób, które się bardziej boją pająków. No przecież ważka to jest taki pająk, tylko w dodatku latający! Pająk się ciebie boi, a ważka to ci z premedytacją podleci przed ryj! I to zawsze ja jestem wybrańcem. Chciałabym wam jeszcze opowiedzieć historię, jak mój kot uratował mi życie. Pewnego dnia siedziałam sobie z moją kotką Renulką i uczyłam ją robić szafki dla LPS. Nagle, ni stąd, ni zowąd, zza rogu, wyskakuje taka wielka, odrażająca ważka i leci w moją stronę! Ja krzyczę, uciekam, a Renulka się na nią rzuca i zjada. Dziękuję, Renulka. Kocham cię. Moja ulubiona pora roku to lato. Moje ulubione święto to Boże Narodzenie, a najbardziej w świecie kocham Wigilię. Lubię też Sylwestra. Nie lubię zaś Halloween i urodzin. Moje ulubione bajki z dzieciństwa to Dzwoneczek, Teletubisie i My Little Pony. Moje ulubione programy telewizyjne to Google Box i Hotel Paradise. Moje ulubione główne LPS to Migotka Brązowa, Siedzik Twardy Łeb, Chloe i Katrina. Nie przepadam za Chinami, Japonią i anime. Przepraszam, co fakty o mnie, każdy lubi co innego. Moja osoba nie przepada również za dzisiejszym YouTube'em. Kompletnie nie znam się na tych waszych YouTuberach i żebranie o łapki mnie lekko żenuje. Ja tam zawsze wolałam żebrać o komentarze. Nie mogłabym funkcjonować z bardzo krótkimi włosami i bardzo krótkimi paznokciami. Obecnie rzadko mi się coś śni, bo wydaje mi się, im jest się starszym, tym bardziej te sny zanikają, a ja w dzieciństwie miałam te sny bardzo ciekawe. Na podstawie wielu z nich często powstają jakieś moje filmy i seriale LPS. A mój ulubiony rodzaj snu to gdy moje główne LPS ożywają, są mojego wzrostu i walczymy razem z jakimś demonem. A typ snu, który mi się śnił najczęściej w dzieciństwie, to gdy czekamy z rodziną w salonie na demona, który ma przyjść i ze mną walczyć. Serio, lubię gdy mi się śnią demony. To zdecydowanie lepsze niż sny z jakimiś owadami. Jestem nieuczuciową, ale za to bardzo sentymentalną osobą. I propos właśnie dzieciństwa i sentymentalności, to kocham niemal wszystko, co jest z dzieciństwa. A nie mam zaufania do wszystkich dzisiejszych rzeczy. Teraz, żeby zasłużyć na mojego respekta, trzeba mieć to coś. Już nie ma tak łatwo, niestety. Jedno jest pewne, jestem kreatywna. Jestem w T-Mobile! I już nie mam jakich faktów o sobie podawać, mimo że mam, więc jestem psychiczna. Totalnie nie wyrabiam z najnowszymi trendami. Gdyby nie moi młodsi, siostra i kuzyni, byłabym zacofana jak cywilizacja w bilarnicach. Mój telefon to Samsung. Niech żyją Samsungi, tylko Samsungi! W LPS wciągnęła mnie, za co jej bardzo dziękuję, moja obecnie 22-letnia kuzynka, u której często nocowałam. I dalej nocuję, tylko teraz bardziej u jej braci, bo już teraz spojrzę prawdzie w oczy, za bardzo dzieciakiem dla niej jestem. A wracając do LPS, zaczęłam je kolekcjonować tak gdzieś około 2010 roku. Często bawiłyśmy się nimi razem i to po niej odziedziczyłam m.in. migotkę brązową, która od zawsze bardzo mi się podobała.